of Thorin Oakenshield. He took the Lonely Mountain. King Thror tried to reclaim. Cześć, witajcie, z tej strony Hubianko, a to jest kolejny odcinek z LEGO The Hobbit. No i w dzisiejszym odcinku sobie zagramy po prostu dalej. O, fajnie sobie otworzył książkę, jak nic nie robimy. Fajnie, ekstra. I ogólnie chciałem wam powiedzieć, że przepraszam was za to, że nie nagrałem tej sceny z tym, jak krasnoludy będą po prostu przychodzić do Bilba, aczkolwiek Fraps mnie nawalił, nagrałem odcinek, ale totalnie tak mi Fraps nawalił. Nie chcę już się tłumaczyć, o co tam wyszło, że po prostu dźwięk się źle nagrał. Całkowicie nie pasował do sceny. Aczkolwiek mniej więcej wiem, jak się na to bronić. Występuje to wszystko z winy LEGO. No i sobie zaczynamy dalej. Oczywiście teraz biegniemy... Jesteśmy na etapie takim, że Bilbo biegnie do krasnoludów, aczkolwiek chce szybko wrócić do... Wait! I signed it. Jest i Bilbo, Baggins. Welcome, Master Baggins, to the company of Thorin Oakenshield. Widać, że Thorin niezadowolony. Help yourself. No, wait, wait, stop! No i tak wyszło. Koniki nie mają jedzenia. A co będzie sięgnąć? No i jest tam wysoko. Więc to będzie nie lada wyczyn dla nas. Jak się dostać? No, tak coś czuję. Tak jest przeważnie. No, no i tak też myślałem. Zobaczcie, jak tam wysoko jest. O, masakra jakaś. W ogóle strasznie mnie denerwuje perspektywa, że nie widzę, że czy mi się nagrywa Frap. Bo już mówiłem wam, że Fraps mnie nawala w tej grze. Nie wiem czemu, ale nawala. Po prostu jest masakra jakaś. Dobra, tu będziesz potrzebny ty, stary. Więc używamy K. Teraz U. No i ty wskakujesz tutaj. Okej. Okay. Teraz potrzebny będzie nam... Znaczy... tak, ty zeskakujesz. Zmieniamy na ciebie, gościu. No i teraz, okej, mamy ciebie. Ty tutaj się szykujesz. Na Bilbo. Chociaż nie. Czekaj, sobie jeszcze zrobię options. Na piątkę. Okej. Sorki ogólnie za to, ale no tak musiałem sobie zrobić, po prostu żeby było mnie dobrze słychać. Aczkolwiek nie nagrywam teraz z autodakiem, więc no to jest ten minut właśnie. To jest to, o co mi chodzi. Tu rozwalimy to. No i jod, wiem, że tylko Gandalf może to rozwalić, ale mniejsza o to! No i tu też, no i teraz złożymy coś. Drabinka, tak, zgadza się, drabinkę złożymy. Ach, więc będzie drabinka. Dobra, skoro już mamy ciebie, ty wskakujesz, zmieniamy na ciebie i zmieniamy na ciebie. I ty włazisz tutaj. Pięknie. Tu rozwalimy, bo tu chyba coś będzie. Ta... O! Myślałem, że spadnę. Aha, wy zejdziecie tutaj. Myślałem, że drabinkę znów, ale nie, wy tutaj wejdziecie. Zaraz, no już tam widzę, że wchodzi jeden. Wyjdziesz zaraz. I drugi zaraz będzie. No, jest, jest i ten. O, ciebie chcę. Dobra, mniejsze o to zresztą. Topór. Topór w dłoń. I rozwal! No, jest pięknie. Rozwalone. Placuszki. No i drabinka kolejna. Wyżej wejdziemy po prostu, o to chodzi. Okej. I co... A, Bilbo, ohoho! Aaa, okej, w bok. Spoko. Siema? Spałeś? To dobrze. Bo czeka nas wielka wyprawa. Już po tej nocy. Teraz... Ty.
No i teraz będziemy kolesia potrzebowali tego. I na końcu Bilbo. Zgadza się. No i jest, okej. Pięknie. No, rozwal wszystko. Tu już widzę jabłuszko, zaraz mam nadzieję, że się uda zdjąć. Tylko jak to zdjąć? Jabłuszko tam i tu. Okej. My coś możemy jeszcze zrobić? Łoż! Myślę, że się rozwali. Okej. What was that? Orcs. There'll be dozens of them out there. You think that's funny? You think a night raid by orcs is a joke? I didn't mean anything by it. You know nothing of the world. Orkowie. Don't mind him, laddie. Thorin has more cause than most to hate orcs. After the dragon took the Lonely Mountain, King Thror tried to reclaim the ancient dwarf kingdom of Moria. Ach, jak zwykle musiał się zlegować na najlepszy moment, nie jak walczyli. Ach, tak, no to ty, walka. Pięknie, też mi się przypomniało, jak walczyliśmy w Mordorze. Dwacy pierścienie. Walcz! Walcz, Thorinie. Jeszcze, tu jeszcze byłeś królem. Jeszcze byłeś królem. Aha, dwóch musimy jeszcze rozwalić. Rozumiem. Okej. Jeszcze, okej, wszyscy. Dobra, krasnoludy, pięknie, formacje. Tyle, że wtedy w Władcy Pierścieni to elfy tak walczyły dzielnie. Pięknie. Okej, dobra, barykada. Jest i Azog. Dobra, no to lecimy. Tak, musimy pięciu rozwalić, tych teraz lepszych, tak? Aha, on pancerni czy coś? Nie, zwykli są chyba. Aha, ci są ci lepsi. Dobra, czyli tych pięciu lepszych muszę rozwalić. Muszę zabić. Pięknie, pięknie srebrzystych. To byli zwykli, srebrni, a potem złoci. Srebrni, a potem złoci, tak? Chyba tak. Jak powinno być. Albo wątpię, żeby ze złota stać było. Skoro orkowie to są tacy bardziej biedni, nie? Ubodzy, aczkolwiek okrutni. Bo niczego nie dążą, są mało ambitni. I to o to chodzi. W tym wszystkim. Jeszcze jeden, tak? Okej, wszyscy. Wszyscy. O, tamtego jak bije już. Łoo, Tara. Znaczy, nie to jest... To nie jest Tara, to jest ta. Okej. Aha. Tu będzie potrzebne jakoś więcej. To idziemy wspólnie. Okej, tak damy mu radę. O, w majteczkach! Tak, najlepiej. No i ucięty masz. No pocięty. Wspólnie, znów wspólnie. Pięknie. Nie, to chyba nie tak. Aż nie! I złoci są! No to podwójna moc, nie? Nie, chcę sam walczyć, bo to dwójkę jednak źle było. I złotych będzie trudno, tak? A, no jest. Tak jak w Mordorze. Kolejny złoty. Ach, tak. Pięknie, wywalony, poza. Jeszcze dwóch zielonych, tak? Aha, tutaj trzeba było K użyć. Żeby złożyć. No, okej, rozumiem. I tu będzie potrzebny nam... Tak, ty.
Ty masz coś takiego do rzucania. Ciągniemy. No i są zieloni. To by mi się najlepiej jedna chyba tajna walczy. A, zieloni to są łucznicy. Okej. Okay. Uwielbiam łuczników. To są fajni po prostu. Elfy, łucznicy w ogóle. A krasnoludy kusze. Okej, okay, co teraz? Kolejny. No to teraz się epickość zacznie. Istna epickość. Uciekaj, uciekaj! Uciekaj, szukaj jakiegoś sojusznika. Dobra, on podwinie. Dobra, majteczki, już pięknie. Zasłonił się. Ach, pięknie, ścięty. Pozbawiony wolności. No K naciskam. Dobra. Oaaa, pięknie, i złoci. No i złoci. Dobra. Oż ty. Dwóch myślałem. No i tak sobie dajemy radę. Bez problemu na tych orków złych. Pięknie. No i wywalimy. Jest, dobra. Jakiś tutaj jeszcze lepszy jest, widzę jeden. Srebrzysty czy... No srebrny, to jest chyba srebrny, nie? Tutaj tak jestem gorszy. I tu będzie nam potrzebny... Ty jesteś potrzebny tutaj. No i Thorin, dębowa tarcza. Pięknie, dalej, walcz. Bo masz dla kogo? Dla królestwa, dla swoich ludzi. Oach, złoty. Pięknie tam jeszcze rozwalisz? Pięknie. Wykonane. Defeat and death were upon us. No nie. Wielding nothing but an oaken branch as a shield. No nie gadaj. No i walka. Aha, odrzuca mnie aż. No nie, czyli jednak nie mogę z nim walczyć, muszę jakimś podstępem go pokonać, bo on jest zbyt potężny. Hajot! Ha! Uda się? Dobra, fajnie. I co teraz? No i co teraz? Kolejni spadają. Pięknie. Walcz, Thorinie. Tam będzie nam potrzebny krasnolud, albo nie. No znaczy, my jesteśmy krasnolud. Aha, ty będziesz potrzebny. Tak, ty. Aha, dobra, spoko. Jakby się tam dostać, co? Do tego, do Azoga. Azog.
Aha, już wiem. No, zatem tak. Ty idziesz tam. Ty to musisz zrobić. Po kolei tak mówię. Źle ją zrobiłem. Nie, to jest było J. O, to jest J. J. To jest K. J. Jeszcze raz J. Jeszcze wyższy będzie etap. Coś czuję, że tak. No i tam skoczysz zaraz. No tam skocz. Wiedziałem. No i trzeba pozwalać. Czyżby? To co myślę? Zmęczyłeś się? Tnij ich, tych orków. Aha. Jak mam tam wejść? Pięknie. Serduszko, serduszko, tak jest. Cóż mam zrobić, co? Ja tam chyba nie wejdę, nie? No tak jak myślałem. No i co teraz? Co teraz? Chociaż tutaj wejdziemy. Dobra, tutaj też coś rozwalimy. Nie, tu nie da się, tu nie da rady. Tu nie da rady. Ach. Tu też nic. Ach. Rób coś, a nie. Sznurek? Może się przyda? Właśnie, może sznurkiem to rzucimy, czy coś. Ale jednak nie. Chyba jednak nie. A wy stoicie, no i co macie robić? Jak nic nie robicie. Albo wiecie co? Trzeba będzie chyba tak zrobić, jak on... Jest tutaj coś? No dalej. Nie, chyba trzeba będzie zmienić krasna... O, wiem! Wiem, tak jest. Trzeba będzie ciebie, ziomuś. Tak, ty. No i tu jesteś. I tu jest twoje zadanie. Tu jest twoja rola. No i teraz. Tu trzeba rozwalić. Pięknie, pięknie. Aha. I tak, teraz jeszcze raz jesteś potrzebny, ziomuś. Tutaj. O nie. Aha, wiem jak. Wiem jak to zrobimy. Tu wejdziesz? No wejdź, stoi. Tu wejdziesz? Rzucisz czym? Tak. A, to było... To jest jod, to jest jod. Upadnie? To jest K, dobrze, to jest K. I co teraz?
Azog had been defeated. And I thought to myself, there is one I could call king. And the Pale Orc, what happened to him? He died of his wounds long ago. Lost Gordilkinani.